Ja się nazywam Naim Gryczko i dzisiaj chciałabym wprowadzić taki wątek społeczny do dyskusji o dostępie do wiedzy i informacji. Słuchajcie, no to jest y, zawartość torby osoby aktywnej. Jest tam i scyzoryk, i kluczyki do roweru, i telefon, portfel, t-shirt na zmianę, drugie śniadanie, y, jakieś noty z adresami. Y, niewątpliwie są to te elementy, które są związane z życiem codziennym. Y, z pracą, z pieniędzmi, ze zdrowym, trybem, ze zdrowym trybem życia. Ta prezentacja, moje wystąpienie jest o tym, w jaki sposób biblioteki publiczne w Polsce mogą pomóc ludziom lepiej odnajdywać się w życiu codziennym poprzez dostęp do praktycznych informacji, do praktycznej wiedzy. No i pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego biblioteki? Dlaczego publiczne? Już tłumaczę. Ja reprezentuję program rozwoju bibliotek. To jest taka bardzo duża inicjatywa, duży program społeczny, rozpoczęty w Polsce w 2008 roku. 32 miliony dolarów, 4000 bibliotek publicznych w małych miejscowościach i na wsiach, dostawy komputerów, szkolenia dla tysięcy osób. No, gigantyczna inicjatywa której, na której pomysł wpadł ponad 10 lat temu Bill Gates i jego żona Melinda. Zdali sobie sprawę, że na całym świecie biblioteki publiczne są wszędzie. W każdej miejscowości, w każdym sołectwie, w każdej gminie. Są to miejsca dostępne, przyjazne, za darmo, gdzie każdy może przyjść. Poczuć się bezpiecznie, wypożyczyć książkę, ale też, uwaga, uwaga, skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu i do komputerów. I oni sobie wyobrazili, świetnie, na całym świecie są takie sieci. My tu chcemy promować wykorzystanie technologii dla rozwoju społecznego. Yy, wzmocnijmy biblioteki na świecie. No i jak wymyślili, tak zrobili. E, Tej moja przedmówczyni opowiadała o Afryce Ja od razu powiem, że w RPA, w Ugandzie, w Botswanie ten program też jest obecny i się ma fantastycznie. Jest tam bardzo nakielo, nakierowany na technologię, na wspólne programowanie, na uczenie się e, wykorzystywania komputera, komputera internetu. No, więc wracając do Polski, <gryw> wracając do Polski, ten program e, jest kierowany głównie do. Małych miejscowości, do wsi, do sołectw, tam gdzie ludzie naprawdę nie mają się za bardzo gdzie spotkać i tam gdzie biblioteka publiczna jest jedynym praktycznie miejscem takim dostępu do kultury. I tam działa fundacja, którą reprezentuję Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. No, a wracając do tego życia codziennego. W bibliotece można się dowiedzieć kilku rzeczy od czego zacząć szukanie pracy, jak być świadomym konsumentem, w jaki sposób dbać o zdrowie i o profilaktykę, czyli dostęp do informacji i wiedzy. Taki mieliśmy tutaj pomysł szalony, żeby to zrobić na polskich wsiach. Um, Okazuje się po tych prawie już pięciu latach, że biblioteki publiczne w małych miejscowościach mają absolutnie potencjał, żeby dawać ludziom wiedzę, informacje o tych ważnych życiowych sprawach. Że, że są widziane w społeczności, że ludzie dzięki dostępowi do komputerów, internetu, dzięki wsparciu życzliwych pań bibliotekarek, które cieszą się dużym zaufaniem społecznym, faktycznie nabierają nowych umiejętności dowiadujących, się rzeczy istotnych z punktu widzenia ich, ich życia. I zacznijmy może od tej pracy, tak, bo od pracy się pewnie, pewnie wszystko zaczyna. Jak wiadomo, w Polsce urzędy pracy no, nie do końca spełniają swoją rolę. Tam ten user experience jest fatalny. Ludzie się raczej czują jak petenci niż jak klienci. Okazuje się, że biblioteka może być miejscem, gdzie ludzie. Otrzymają bardzo praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania pracy. I nie mówię tutaj tylko o pisaniu CV czy listów motywacyjnych, mówię o czymś znacznie szerszym. To jest taki rysunek, który kiedyś zrobiłam, jest jaki jest, ale wyobraźmy sobie, że to jest biblioteka. W centrum są użytkownicy. Zastanawiają się, e, jaką pracę podjąć, w którym kierunku iść. E, w lewym dolnym. Tak, w lewym dolnym rogu e, narysowałam symbol warsztatów. W bibliotekach odbywają się warsztaty prowadzone przez bibliotekarza na jakiś konkretny temat. E, u góry strony e, widzimy no, indywidualne konsultacje. Bibliotekarz może usiąść z człowiekiem, pokazać, co w internecie wartościowego na dany temat można znaleźć, e, porozmawiać i nakierować już w indywidualnej rozmowie. W końcu na samej górze, u góry strony mamy symbole i baz danych, i informacji dostępnych w sieci, e, i różnego rodzaju newsletterów, i, i, i zebranych informacji. Takie aktywności mogą się odbywać w bibliotekach i my to od czterech lat robimy z powodzeniem. Przykłady. E, Różne raporty socjologów wskazują na to, że młodzi ludzie na wsiach i w małych miasteczkach totalnie nie mają fajnych inspiracji, co w życiu można robić zawodowego. Mają wokół siebie bardzo ograniczony katalog zawodów ktoś w urzędzie, gminy, ktoś w sklepie, kierowca itd. Wymyśliliśmy, żeby stworzyć żywą bazę ludzi, młodych profesjonalistów, którzy już wykonują jakiś ciekawy zawód. I żeby mogli pojechać do biblioteki i spotkać się z gimnazjalistami, z licealistami i z własnego 24-letniego doświadczenia. No, może przesadziłam, bo oni mają tak mniej więcej między 20 a 25 lat. Więc ze swojego własnego doświadczenia, żeby opowiedzieli młodym ludziom, jak to się stało, że stali się grafikami komputerowymi, programistami, być może organizują jakieś eventy, bądź mają jakieś inne zawody. W ten sposób w dialogu na terenie biblioteki młodzi ludzie mogą się inspirować i zastanawiać się nad swoim wyborem swojej kariery, w swojej edukacji, i, i się inspirować. To jest właśnie taka przykładowa baza, mamy tam chyba koło setki młodych profesjonalistów, oni jeżdżą i się spotykają w bibliotekach z ludźmi. Drugą rzeczą związaną z poszukiwaniem pracy, nie, nie tylko CV, nie tylko list motywacyjny, no to jest ten, to, co się lubi robić w życiu, tak? To moje umiejętności, moje mocne strony, moje preferencje. Przygotowaliśmy takie narzędzie wspólnie z psychologami, doradcami zawodowymi, które pomaga zrobić taką autodiagnozę i na końcu, po zrobieniu autodiagnozy, to narzędzie jest podłączone do bazy zawodów przyszłości i bazy zawodów rozwojowych, także każda osoba może sobie, że tak powiem, zmapować potencjalne zawody, zajęcia, które wpasowują się w to, co ta osoba lubi i chce robić w życiu. W bibliotekach do tego również jest dostęp. No i w końcu wspomniana baza. Tutaj ta, ta baza jest podzielona na dwie rzeczy, czyli też jest dostępna w bibliotekach, na dwie części. Pierwsza część to są zawody przyszłości, to tutaj wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych FISE analizujemy trendy na, na rynku pracy, ale też widzimy zawody, które już teraz są na rynku i mogą być rozwojowe. Do tej bazy młodzi ludzie w bibliotekach mają stały dostęp. A dla tych, którzy myślą o własnym biznesie, przygotowaliśmy też taki katalog z konkretnym językiem, z konkretnymi przykładami, jak się zabrać do rozkręcenia własnej działalności gospodarczej, czy dostania jakichś dotacji. Można się zapytać, no dobrze, no ale bibliotekarz to jest człowiek, który wypożycza książki. No więc tutaj mamy trochę inny, inny pomysł. E, mianowicie widzimy, że bibliotekarze mogą być nie tylko osobami, które. Prowadzą warsztat z mieszkańcami, korzystając z zasobów, które są w internecie, ale też mogą zapraszać innych ludzi do tego, żeby z mieszkańcami przeprowadzili jakieś zajęcia. No w końcu siadają z człowiekiem przed komputerem i pokazują mu wartościowe, wartościowe informacje, informacje w necie. Gospodarz, animator, przewodnik. Takie role dla bibliotekarza widzimy i takie role się o dziwo sprawdzają już od paru lat. Nasz program bardzo intensywnie ewaluujemy, to znaczy sprawdzamy, czy te pieniądze, które dostaliśmy od Fundacji Gatesów, są właściwie wydawane i czy przynoszą właściwe efekty. No i w ramach badań takie właśnie cytaty żeśmy zidentyfikowali. Tutaj się wypowiadają same panie bibliotekarki. Mówię panie, bo 96% bibliotekarzy to bibliotekarki. One mówią, że prowadzą te działania i dzięki temu mogą dotrzeć do nowych grup odbiorców, że ich biblioteka jest bardzo postrzegana jako ważny aktor w środowisku lokalnym, no i w końcu, że, że ludzie chętnie korzystają z, z usług biblioteki. Bardzo mi się podoba szczególnie ten drugi cytat. Budujemy pozytywny wizerunek wobec władz gminnych i dzięki temu możemy zyskać dodatkowe wsparcie finansowe ze strony gminy na wcielanie różnych planów w życie. Czyli biblioteka coś świadczy mieszkańcom. Mieszkańcy do niej przychodzą, chcą to, chcą to otrzymywać. No i w końcu samorząd lokalny też jest skłonny, aby wspierać biblioteki w tych nowych funkcjach. No ale pojawiają się też wyzwania. No wspomniałam, no przez x lat te panie bibliotekarki faktycznie głównie wypożyczały książki. Tam faktycznie był kurz, nie można było mówić głośno, nie można było przyjść z kawą, a nie daj Boże sobie zrobić tą kawę w bibliotece. W związku z tym, no zmiana jest dosyć dramatyczna. I widzimy też wyzwania, z którymi się mierzą panie, one muszą być odważne, muszą wyjść ze swojej biblioteki, poszukać partnerów do tych, tych, do tych działań, zareklamować swoje nowe usługi. No i w końcu te nowe technologie. Wprawdzie szkoliliśmy panie bibliotekarki z obsługi internetu, laptopa, aparatu cyfrowego, skanera, te wszystkie sprzęty kupowaliśmy do bibliotek, no ale wiadomo, no, jak ktoś nie używał przedtem komputera, internetu intensywnie, no to nagle się nie przestawi. Są tacy, którzy, idzie, idzie, którzy sobie z tym radzą lepiej i tacy, którzy sobie z tym radzą gorzej. W każdym razie to są wyzwania związane z promowaniem pracy wśród mieszkańców małych miejscowości. Drugim ważnym obszarem jest zdrowie i w ogóle zdrowy tryb życia. Tutaj, podobnie jak w poprzednim przykładzie, bibliotekarze mogą być przewodnikami po świecie wiedzy: mogą wskazać, gdzie znaleźć informacje związane z um, z dostępem do, do ważnych zdrowi, informacji o zdrowiu, mogą zorganizować warsztaty. Niektórzy poszli o krok dalej i wręcz się zaangażowali w zajęcia sportowe, ale to no, tak po prostu wyszło. Podobnie jak w poprzednim wypadku, potencjał osobisty i też taka chęć bibliotekarek do wychodzenia poza swoje mury, mury biblioteki jest bardzo istotne, żeby zachęcić ludzi do bardzo nie, przychodzenia i otrzymywania dosyć niestandardowej propozycji, myśląc o, o bibliotece. No i w końcu finanse domowe. Tutaj e, mieliśmy wielkie szczęście, bo uruchomiliśmy program edukacji ekonomicznej na, w małych miejscowościach w Polsce. Tak można powiedzieć, dwa tygodnie po tym, jak wybuchł Amber Gold. W związku z tym mieliśmy naprawdę duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, e, oni przychodzili do bibliotek na rozmaite warsztaty, e, dowiedzieć się jak wziąć kredyt, co to są chwilówki, e, starsze, starsze osoby pierwszy raz w życiu miały okazję wykonać jakieś przelewy bankowe, założyć sobie konto, tak więc w tym zakresie... Naprawdę dużo się zadziało. No i znowu rysunek, nie tylko warsztaty, ale korzystanie z zasobów przygotowanych specjalnie dla bibliotekarzy na tę okoliczność. Takie plakaty też wieszaliśmy w bibliotekach bibliotekarze też wskazywali, w jaki sposób można zarządzać własnym budżetem domowym, zrobić budżet w Excelu i zaplanować wesele, w jaki sposób porównać w Ceneo ceny jakichś konkretnych produktów. W związku z tym kompletnie nowa usługa związana z dostępem do informacji i wiedzy i bardzo praktyczna dla ludzi. To jest przykład też serwisu, który, który powstał, e, e, z myślą o ludziach, o mieszkańcach małych miejscowości. No i znowu e, parę cytatów, tym razem od samych uczestników, którzy brali udział w, e, w, w warsztatach, w zajęciach, e, robią przelewy bez pomocy wnuczki i nie stoją w kolejkach. E, ja jeszcze zapamiętałam taki cytat: jedna z pań mówiła, że mimo tego, że ma już skończone 56 lat, to w końcu wydoroślała i nie musi prosić zięcia o to, żeby robił jej przelew za abonament telefoniczny. No więc takie rzeczy bardzo nas cieszą, jako też zespół, który promuje takie dosyć nietypowe podejście w bibliotekach na wsiach. Podobnie jak w poprzednim przykładzie bibliotekarki mają e, dla nich wyzwanie w tego typu usługach jest żeby ściągnąć ludzi do biblioteki, żeby dobrze zareklamować swoje nowe usługi, ale też żeby określić też granice tych usług, tak? Bibliotekarze to nie są doradcy finansowi, to są ludzie, którzy mogą pokierować do wartościowych źródeł wiedzy, ale nie doradzą, jaki produkt finansowy wybrać. No i ta asertywność się bardzo, bardzo przydaje. No i cóż, po tych prawie już pięciu latach mamy poczucie, że... Podobnie jak Fundacja Gatesów, no, że te biblioteki są blisko ludzi, że są wszędzie, że są fantastyczną przestrzenią, żeby prowadzić edukację nieformalną, że bibliotekarze to są osoby, które cieszą się zaufaniem społecznym i mogą być takimi przewodnikami po świecie wiedzy, że jest tam sprzęt komputerowy i darmowy internet, że jest tam często kawa i wygodne fotele, że można tam przyjść i po prostu skorzystać z tej wiedzy i z tej pomocy pań bibliotekarek. Ale są też wyzwania. Są też wyzwania. To jest akurat taki chyba bardzo światły, światły wizja jednej z dyrektorek bibliotek. Ona mówi, że chce zyskać wysoki status społeczny, zyskać miano instytucji nie tyle podążającej za zmianami, co wychodzącej naprzeciw nowym potrzebom ludzi ściśle związane z, z, z potrzebami tej społeczności, instytucji niezbędnej. To ostatnie słowo podkreśliłam, bo wydaje mi się, żeby ta wizja e, mogła się ziścić, bibliotekarzom bardzo potrzeba wiedzy, w jaki sposób świadczyć usługi i w jaki sposób kreować ten UX, żeby ludzie chcieli przychodzić, żeby ludzie chcieli wracać i, żeby widzieli w tym coś dla siebie wartościowego i myślę, że to jest dosyć duże pole do współpracy z profesjonalistami takimi jak wy. Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy na terenach wiejskich 6600 bibliotek, a my jesteśmy w 4000, myślę, że jest dosyć duże pole do współpracy. Bardzo serdecznie dziękuję.